Mamy wtorek, jest godzina 20, więc przyszedł czas na kolejny odcinek na kanale Meczyki.pl. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o transferach. Nie tylko o tych, które są już dopięte, ale też o tych, które niebawem mogą stać się faktem. Z ostatniej chwili wiadomo, że faktem stał się transfer Luki Jovicia. Od dłuższego czasu plotkowało się o tym, że piłkarzem Eintrachtu Frankfurt zainteresowany był Bayern Monachium. Jednak ostatecznie Bawarczycy nie potrafili złożyć Serbowi odpowiedniej oferty. W sumie to żadna oferta nie mogła być lepsza od tej z Realu Madryt. To właśnie królewscy ogłosili pozyskanie 21-letniego napastnika. Koszt tego transferu wyniósł 60 milionów euro, a piłkarz ma kontrakt do 2025 roku. To tak z ostatniej chwili, ale ciekawsze jest to, co może niebawem się wydarzyć, a może dojść do naprawdę wielkich, hitowych transferów. Właściciele PSG na swojej liście życzeń mają Cristiano Ronaldo. Złożyli za niego nawet ofertę opiewającą na 140 milionów euro. To jednak nic w porównaniu do oferty dla samego piłkarza. Nie od dziś wiadomo, że szejkowie mają walizki pełne argumentów do negocjacji. Mówi się, że jeżeli CR7 zdecyduje się na opuszczenie Juventusu i przeprowadzi nad Sekwanę, to zarobi 50 milionów euro rocznie plus szereg bonusów. Dla Ronaldo oznaczać to będzie podwyżkę. Teraz zarabia marne 30 milionów euro rocznie. Ale żeby taka rzecz mogła stać się faktem, mistrzowie Francji musieliby sprzedać kilku zawodników, aby nie łamać przepisów finansowego fair play. Pierwszym chętnym do opuszczenia Paryża byłby Neymar. Piłkarz od dłuższego czasu wysyła sygnały, że chciałby wrócić do Barcelony. Zadowoliłby się też Realem Madryt, ale to mało prawdopodobny kierunek. Na pewno wśród kibiców Neymar ma wyższe notowania niż Antoine Griezmann. Ale mówi się, że to właśnie Griezmann ma większe szanse, aby wejść do drużyny Barcelony. Drugim z tych, którzy niebawem mogą opuścić Paryżan, jest Mbappé. Tuż po zakończeniu sezonu piłkarz wysłał wyraźny sygnał, że jest gotów na kolejne wyzwania i nie musi ich realizować we Francji. Sygnał ten nie uszedł uwadze Realowi Madryt. Real spełnia obietnicę wobec Zinedina Zidana i daje mu środki na zakupy. Nie jest tajemnicą, że gdyby PSG zgodziło się na odejście swojej gwiazdy, Real natychmiast przejdzie do transferowej ofensywy. To byłby prawdziwy hit. W tym okienku transferowym wiele zmieni się również w Bundeslidze, a konkretnie w Bayernie Monachium. Wyjaśniła się przyszłość Jamesa Rodriguez'a. Piłkarz już wie i sam zabiegał o to, żeby Bawarczycy nie wykupili go definitywnie z Realu Madryt. Niemcy przystali na to, bo nie chcą wydać za niego 35 milionów euro. W Realu Madryt też raczej nie będzie miejsca dla Kolumbijczyka. Sytuację może wykorzystać Atletico Madryt. To właśnie z tym klubem wiązany jest Rodriguez, choć Real ma inny plan, ale o tym za chwilę. Ostatnio zastanawiałem się, w której lidze jest najwięcej gwiazd. Wszystkie rozrachunki zaprowadziły mnie do Premier League. Tam też może dojść do elektryzujących transferów. Pierwszym z nich mają być przenosiny Edena Hazarda z Chelsea do Realu Madryt. Mówi się, że transfer jest na ostatniej prostej. Belg jest w świetnej formie. Przekonał nas o tym nie jeden raz w minionym sezonie. Królewscy są napaleni na jego pozyskanie i wyłożą na stół nawet 150 milionów euro. Kolejnym transferowym hitem może być zmiana klubu przez Pogbę. Pogba jest na celowniku Juventusu. Mówi się, że o ten transfer zabiegał sam Cristiano Ronaldo. Było to jeszcze przed tym, jak za Ronaldo zaczęli rozglądać się szejkowie z Paryża. Juventus zapewne do dziś żałuje, że oddał Pogbę za darmo do Manchesteru United. Jednak poza starą damą po Francuza zabiega również Real Madryt oraz Barcelona. Czerwone Diabły odrzuciły już jedną ofertę Barcy. Być może ta Realu jest korzystniejsza. Aby pozyskać Paula Pogbę, królewscy oferują za niego wspomnianego wcześniej Jamesa Rodriguez'a, Gareta Bale'a oraz Keylora Navasa. Taka wymiana byłaby posunięciem, które przeszłoby do historii hitowych transferów. Co ciekawe, Real zapowiedział, że może też dopłacić kilka milionów do tego interesu. Na sam koniec zostawiłem najmłodszą gwiazdę tego odcinka. Dziś dużo mówię o Realu Madryt. Real upokorzony w tej edycji Ligi Mistrzów chce się wzmocnić, by w przyszłym sezonie zdystansować rywali. W tym celu miałby ich zasilić zaledwie 19-letni João Félix.
Portugalczyk z Benfiki, zdaniem gazety AS, ma trafić do Realu jeszcze tego lata. Z puli 500 milionów euro, jakie dostał na transfer Zidane, Felix miałby kosztować 1/5 tego budżetu. W komentarzach możecie dopisać inne transfery, które niebawem mogą dojść do skutku. Może z Waszych typów powstanie kolejny odcinek. My słyszymy się za tydzień o godzinie 20:00, oczywiście na kanale meczyki.pl. Do usłyszenia, cześć!